Jeżeli chodzi o samochody na Starym Mieście, to chciałem bardzo mocno powiedzieć, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem ich obecności i myślę, że wszyscy ludzie, którzy często są na Starym Mieście, chodzą tymi uliczkami i dla nich to miejsce znaczy coś więcej niż zwykła dzielnica w Lublinie, myślą podobnie jak ja. Jeżeli chodzi o instytucję, którą kieruję, nie mamy absolutnie i nigdy nie występowaliśmy o żadne jakby stałe zgody na korzystanie z możliwości wjazdu tutaj i parkowania przez samochody. Między innymi dlatego, że ja, tak jak już to powiedziałem, jestem przeciwnikiem obecności samochodów na Starym Mieście. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że są sytuacje, które wymagają obecności samochodów. Mam na myśli tutaj przede wszystkim osoby, które podjeżdżają do hotelu, czy też osoby starsze, oczywiście też mam na myśli inwalidów. Także to są generalnie te przypadki. No i w sposób oczywisty, jeżeli trzeba dowieźć jakiś towar, czy prowadzone są jakieś prace na terenie Starego Miasta i wtedy wjazd samochodu też jest obecny, konieczny. Także na to ja wyrażam zgodę.